Radio Conchita, właśnie. Niech żyje radio. Nasze Radio Conchita, niech żyje. Tak. Skrzypiec. Nowy system informatyczny obliczający wyniki wyborów gotowy. Pierwsze wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów, prezydentów będą znane około północy, zapowiada dyrektor opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz. Nad ranem powinny być wyniki do rad gmin 22 października, czyli w poniedziałek rano wyniki wyborów do rad powiatów, a najpóźniej we wtorek do sejmików województw. Sejmik czeka na każdy powiat, ponieważ każdy powiat ustala wynik wyborów na obszarze powiatu. I dopiero z tym, jadąc do komisarza wyborczego o zatwierdzenie wyników powiatowych, dopiero wtedy przywożą te dokumenty do sejmiku województwa i dopiero wtedy sejmik tak naprawdę może przystąpić do swoich prac, czyli do zbiorczego ustalenia wyników do sejmiku województwa, a następnie, tak jak powiedziałem, komisarz wyborczy robi tą pełną zbiorówkę i podaje wyniki zbiorczych wyborów w tej pierwszej turze. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października. Lokale wyborcze będą czynne od 7 rano do 21. Dwaj niegroźnie ranni policjanci i kilkadziesiąt zatrzymanych osób to wstępny bilans policji po próbie zakłócenia Marszu Równości w Lublinie. Według policji marsz zorganizowany przez środowiska LGBT próbowało zakłócić około 200 agresywnych chuliganów. Kolejne zatrzymania to tylko kwestia czasu, mówi zastępca komendanta miejskiego policji w Lublinie nadkomisarz Jacek Deptuś. Cały przemarsz i wszystkie te wydarzenia związane są monitorowane, są nagrywane i taka analiza tego zgromadzonego materiału pozwoli na ewentualną identyfikację innych sprawców, którzy nie zostali w tej chwili na gorącym uczynku zatrzymani. W czasie przemarszu przez centrum miasta policja musiała użyć pałek oraz armatki wodnej, granatów hukowych i gazu wobec osób próbujących zatrzymać jego uczestników. W Kielcach odbyła się przedostatnia konwencja regionalna PiS. Prezes partii Jarosław Kaczyński przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość ma dwa główne zadania do wykonania na ziemi świętokrzyskiej. To zwycięstwo w wyborach Wojciecha Lubawskiego oraz odsunięcie PSL od władzy w strukturach samorządowych. Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że stawia na obecnego prezydenta Kielc, ponieważ w jego ocenie ma on wiele na swoim koncie. Targi, park technologiczny, największy w Polsce. Budowany w tej chwili ośrodek kształcenia praktycznego. Wojciech Lubawski rządzi Kielcami od 16 lat i nie należy do partii politycznej, ale sam podkreślił swoje sympatie z prawicą. Dodał, że stawia na współpracę z władzą centralną. Reprezentuję tą władzę, tą szeroką władzę. I to dla mnie jest niezwykle ważne. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował pomoc przy inwestycjach drogowych, na przykład związanych z budową drogi S-74. Ponadto, podobnie jak prezes PiS, skrytykował swoich rywali z PSL-u. Przez 16 lat rządził PSL w różnych koalicjach, w różnych konfiguracjach i doprowadzili do wielkiej wyprzedaży polskiego przemysłu przetwórczego, która stoi u źródeł kłopotów polskich rolników. Ostatnia konwencja regionalna PiS odbędzie się jutro w Krakowie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Przychylny samorząd gwarantuje powodzenie rządowego planu dla wsi, przekonywał w Radomiu minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Polityk spotkał się z pracownikami i klientami rolno-spożywczego rynku hurtowego. Zdaniem ministra Ardanowskiego eksport polskiej żywności i poszukiwanie nowych rynków zbytu ma ogromne znaczenie, ale najistotniejsze jest to, aby Polacy mieli dostęp do zdrowych, ekologicznych produktów. Dlatego jest szalenie ważne, żeby mieć miejsca, gdzie polscy konsumenci mogą tę żywność od rolników kupować. Miejsca, gdzie rolnicy, zarówno indywidualni, jak rolnicy zorganizowani w grupy producenckie, mogą tę swoją żywność sprzedawać. Z Radomia minister Jan Krzysztof Ardanowski pojechał na Lubelszczyznę, spotkał się z mieszkańcami Michowa i Markuszowa. Stowarzyszenie Hospicjum Świętego Kamila w Bielsku-Białej, profesor Ryszard Peryt, ojciec profesor Jarosław Kupczak, Katolicka Agencja Informacyjna oraz profesor Hanna Suchocka to tegoroczni laureaci nagrody Totus Tus. Uroczystość wręczenia katolickich nobli odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetki otrzymują twórcy pielęgnujący i promujący wartości chrześcijańskie. Laureatów uhonorowano w 5 kategoriach. Dominikanin i teolog Jarosław Kupczak podkreślał na gali, że motywację do pracy czerpie od najbliższych. Jestem bardzo wzruszony i wdzięczny. Myślę z wdzięcznością o tych wszystkich ludziach, dzięki którym tutaj jestem.
Gala na Zamku Królewskim odbyła się w ramach centralnych obchodów 18 dnia papieskiego. Ten w tym roku przypada jutro. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Magazyn sportowy. Maciej Nowak, dobry wieczór. Na początek dzisiejszej audycji przygotowania piłkarskiej reprezentacji Polski do trzeciego meczu Ligi Narodów. Biało-czerwoni po wtorkowej porażce z Portugalczykami trenują przed drugim spotkaniem z Włochami. Pierwsze zakończyło się remisem 1-1. Bramkarz polskiego zespołu Wojciech Szczęsny przyznał, że zyskana dzięki grze na włoskich boiskach ligowych znajomość rywali będzie przydatna. Graliśmy wiele razy przeciwko tym zawodnikom w rozrywkach klubowych. Wiem, że nie pomaga to bardzo w samej analizie meczu, ale w podejmowaniu decyzji już na boisku. Oczywiście znam dobrze wielu zawodników, ponieważ grałem z nimi, a to albo w Romie, albo w Juventusie, lub przeciwko nim we włoskiej Serie A, ale to nie znaczy, że przygotowanie do meczu z reprezentacją Włoch jest niepotrzebne i jak najbardziej takie analizy są zawsze konieczne. Myślę, że jest to nadal drużyna bardzo, bardzo mocna, z dużą ilością świetnych zawodników w składzie, która w ostatnich miesiącach rzeczywiście nie osiągała wyników takich, jakich by się od nich oczekiwało, ale na pewno z potencjałem, żeby wrócić na ten poziom, do którego się już przyzwyczailiśmy. Podobnie jak my. Także jutro będzie mecz dwóch zespołów, które bardzo potrzebują tych trzech punktów. Kapitan biało-czerwonych, Robert Lewandowski, jest pełny optymizmu przed kolejnym meczem. Na pewno widać potencjał w tym wszystkim i ważne jest to, żeby to wszystko poukładać, ustabilizować, a wtedy naprawdę efekty mogą być fajne. Pozytywnie patrzę w przyszłość, szczególnie na ten niedzielny mecz, bo jeśli poprawimy to, co powinniśmy lepiej zrobić, a nie zrobiliśmy, to mam nadzieję, że z Włochami będzie ten wynik korzystny, bo nie ma co ukrywać, że gramy o to, kto pozostanie tak naprawdę w lidze narodów. Pomocnik polskiej reprezentacji Kamil Grosicki nie rozpamiętuje ostatniej porażki. Trener powiedział, że głowa do góry, pracujemy dalej. Jest kolejny mecz z Włochami, w tym meczu musimy zdobyć punkty. Nieraz przyszliśmy mecz o wszystko, więc wiemy, jak to smakuje. No, z każdym meczem musimy jako zespół się rozwijać. Ja gdzieś tam bardzo pozytywnie patrzę w przyszłość pod wodzą trenera Obrzeża. Trener Jerzy Brzęczek przekonuje, że zarówno sztab szkoleniowy, jak i sami zawodnicy ciężko pracują, by móc dobrze zaprezentować się w jutrzejszym meczu. Oczywiście zawsze kwestia pomysłu, dobrania taktyki to jest jedna rzecz, którą przygotowuje sztab szkoleniowy i potem przekazuje do zawodników, ale później najważniejszą kwestią to jest to, jak zawodnicy i drużyna będzie to realizowała. Myślę, że na pewno, jeżeli popatrzymy na naszą trójkę zawodników, napastników i Piotrka, Roberta, Krzyśka i również Arka, czyli tą trójkę napastników plus naszego ofensywnego zawodnika, prezentują wysoką, bardzo wysoką formę, są bardzo skuteczni, tak więc szukamy takich rozwiązań, żeby z tej grupy wybrać tych zawodników, którzy w tej formacji przedniej będą kreować sytuację i będą zdobywać bramki. Jak najbardziej dla Arka również jest miejsce w pierwszym składzie, bo uważam, że z jednej strony jest w bardzo dobrej dyspozycji, patrząc na niego, obserwując go na treningu, uważam, że i fizyczny, i psychiczny. Ale na tej pozycji na dzisiejszy mamy trzech bardzo dobrych zawodników. Raczej będzie to niemożliwe, żeby ta trójka występowała w pierwszym składzie, ale myślę, że bardzo często będzie się tak zdarzać, że będziemy grać na dwójkę napastników. Bez względu na to, w jakim ustawieniu taktycznym i personalnym wyjdziemy, każdy z tych zawodników, który został powołany do reprezentacji, ma tą świadomość, jaka jest presja. I myślę, że również musimy sobie zdawać sprawę z tego, że grając z reprezentacją Włoch w dniu jutrzejszym, grając na naszym stadionie, jesteśmy na podobnej sytuacji. My też jesteśmy na momencie takiego budowania drużyny, sprawdzania pewnych rozwiązań i to będzie dla nas na pewno priorytetem, ale oczywiście bez względu na to, jakie ustawienie, w jakim systemie taktycznym będziemy walczyć o zwycięstwo. Selekcjoner reprezentacji Włoch Roberto Mancini uważa, że mimo porażki z Portugalczykami, Polacy będą trudnymi rywalami. Uważam, że Portugalia jest obecnie najsilniejszą drużyną w naszej grupie. Są mistrzami Europy i mają coś, co stawia ich wyżej od reszty. Zagrali świetny mecz z Polakami i zasłużyli na zwycięstwo. A mimo to Polska pozostaje świetną drużyną z bardzo dobrymi, utalentowanymi zawodnikami. Czeka nas więc ciężkie spotkanie, ale myślę, że możemy dobrze zagrać i uzyskać korzystny wynik. Początek jutrzejszego meczu na Stadionie Śląskim o godzinie 20:45. Zaglądamy teraz do Buenos Aires, gdzie trwają trzecie letnie Igrzyska Olimpijskie Młodzieży i mamy pierwsze złoto w tej imprezie, a dokładnie ma je tenisistka Iga Świątek, która w parze z Kają Juwan zwyciężyła w turnieju deblistek. W decydującym spotkaniu Polka i Słowenka pokonały Japonki Yuki Naito i Naho Sato 6-7, 7-5, 10-4. Swój drugi medal w Argentynie zdobył pływak Jakub Kraska po brązie w sztafecie 4x100 metrów stylem zmiennym, indywidualnie sięgnął po srebro w rywalizacji na 100 metrów stylem dowolnym. Polak przegrał z Rosjaninem Andrzejem Minakowem zaledwie o 0,03 sekundy. Srebrny medal, no to jest ogromny
sukces. No, fajnie być wicemistrzem olimpijskim. Fajnie, że mogłem tego dokonać dla naszego kraju. Naprawdę bardzo się cieszę. Fajny rezultat. Lekki niedosyt jest, gdyż do złota naprawdę niewiele zabrakło. Było parę błędów technicznych, przez które niestety nie udało się wywalczyć do złotego. No, ale no, jednak jest srebro, więc nie mam co narzekać. Jestem zadowolony. Wydaje mi się, że nie kto był bardziej utalentowany czy wytrenowany, tylko raczej tutaj zagrało szczęście niestety. Nie tym razem, nie dopisało mi tym razem szczęście. Bywa i tak, ale srebro na pewno była wielka radość. Życiowa forma i życiówki na basenie. Dużo tych życiówek, naprawdę jestem w szoku, że mamy prawie połowę października. Jestem w stanie pływać na takim poziomie, robić rekordy życiowe, robić rekordy Polski, zdobywać medale. Jestem naprawdę w wielkim szoku, ale też jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, no bo po to tu przyjechałem, żeby się poprawiać, tak jak przedmówiłem, że na pewno jeżeli wrócę stąd z nowymi rekordami życiowymi, to uznam te zawody za udane. No i mogę uznać je za udane, no bo rekordy życiowe są i to niemałe, naprawdę są porządne te rekordy, więc wracam do Polski na pewno szczęśliwy. Teraz chwila odpoczynku, odpuszczam sezon zimowy, troszkę spokojniej, nie mam żadnych kwalifikacji na basenie krótkim, dlatego postanowiliśmy z trenerem odpuścić ten sezon zimowy i skupimy się na lecie. W przyszłym roku mamy Mistrzostwa Świata Seniorów w Korei, gdzie naprawdę no też chciałbym powalczyć, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, żeby może znowu zdobyć jakiś medal. Trzymamy kciuki. W magazynie sportowym ponownie tenis po złoto młodzieżowych igrzysk olimpijskich zdobyte przez Igę Świątek to nie jedyny dzisiejszy sukces Polaków w tej dyscyplinie. Debliści Łukasz Kubot i Marcelo Melo zapewnili sobie awans w kończącym sezon turnieju Masters. Awansowali też do finału rywalizacji w Szanghaju. Polak i Brazylijczyk pokonali w półfinale Austriaka Olivera Maracha i Chorwata Mate Pawicza 6-2-7-5. Pod wrażeniem ich formy jest kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Federacji Dawid Celt. To co robią w końcówce sezonu jest imponujące. Wygrali turniej w Pekinie, są na dobrej drodze do tego, żeby wygrać turniej w Szanghaju. Najważniejsze też, myślę, z ich punktu widzenia jest to, że przyklepali sobie udział w turnieju mistrzów w Londynie. Tylko pogratulować i cieszyć się i miejmy nadzieję, że na tej fantazji, którą złapali w końcu całego sezonu, odniosą kilka jeszcze fajnych wyników. To jest taka nagroda za cały sezon. Dowód na to, że wykonał kawał dobrej pracy przez cały rok i w nagrodę może zagrać z pozostałymi najlepszymi tenisistami z tego sezonu. Także to jest nobilitacja, to jest wyróżnienie. Na pewno każdy z zawodników, zawodniczego tym marzy i cieszyć się, że Łukasz po raz kolejny zagra w Londynie i miejmy nadzieję, że osiągnie tam dobry wynik. W finale polsko-brazylijska para zmierzy się z brytyjsko-brazylijskim deblem Jamie Murray i Bruno Soares. Francuz Thibaut Pinot wygrał po samotnym finiszu w Como ostatni w sezonie wielki kolarski klasyk Il Lombardia. Drugi był ubiegłoroczny triumfator Włoch Vincenzo Nibali, a trzeci Belg Dylan Teuns. Siódme miejsce zajął Rafał Majka, który stracił do zwycięzcy 43 sekundy. Wczoraj rozpoczęły się rozgrywki siatkarskiej ekstraklasy. Dwa pierwsze spotkania zakończyły się po trzech setach. Czarni Radom przegrali z Jastrzębskim Węglem 0-3, a Oniko Warszawa pokonało Kuprum Lubin 3-0. Z dobrego wejścia w sezon cieszył się przyjmujący stołecznego zespołu Łukasz Wizę. Na pewno cieszy wygrana i to 3-0, ponieważ te pierwsze mecze zawsze są bardzo ciężkie i nerwowe. Myślę, że też wygraliśmy ten mecz w głowach, mimo że jak powiedzieć na początku były takie troszkę nerwowe ruchy i po jednej i po drugiej stronie, więc ten mecz na pewno był trudny dla obu drużyn. Nam się udało wyjść z tego z podniesioną głową i było widać zresztą w trzecim secie, że jak już całe to ci nie zeszło, to kontrolowaliśmy mecz od samego początku i to wyprostowaliśmy sobie od razu kilkupunktową przewagę i później grało się naprawdę już łatwo. Ale pierwsze dwa sety chyba nie były aż takie łatwe, bo dopiero w końcówce byliście w stanie sobie wypracować pewną przewagę, a tak to była gra punkt za punkt. Dokładnie. Były momenty, że my goniliśmy, były momenty, że Lubin go nas gonił, ale to właśnie mi się wydaje, że wiązało się tym pierwszym meczem i tą nerwowością, bo uważam, że jako drużyna jesteśmy zespołem zdecydowanie lepszym i w późniejszym etapie liczę też już na 3-0 i bardzo pewne 3-0. A co słychać u mistrzów Polski, czyli zawodników z Kry Bełchatów? Skład zespołu wzmocnił m.in. tegoroczny mistrz świata Artur Szalbuk. Bardzo się cieszę, że trafiłem do Bełchatowa, byłem już tu rok, wiem jak ten klub funkcjonuje, więc stary, nowy klub, bo drużyna troszkę inna. Mam nadzieję, że stworzymy świetny zespół na boisku i poza nim, że będzie dobra atmosfera i że nasza gra będzie cieszyć kibiców. W takim klubie cele są tylko najwyższe. W Bełchatowie zagrają też dwaj inni członkowie złotej drużyny, Jakub Kochanowski oraz Grzegorz Łomacz, który cieszy się, że także w klubie będzie mógł występować z kolegami z reprezentacji. Na pewno to są fenomenalni gracze, zresztą już to pokazali właśnie podczas mundialu i bardzo się cieszę, że dalej będziemy mieli okazję tutaj kontynuować tę pracę. Na pewno sezon jest ciężki, ale taki jak co rok można powiedzieć. Jest dużo wyzwań, a zaczynamy nowy projekt. Cieszę się, że już tutaj jestem i że będziemy teraz tworzyć tutaj, mam nadzieję, coś wspaniałego. Musimy zrobić wszystko.
wszystko, żeby wygrać. Mistrzostwo oczywiście. W dzisiejszych spotkaniach pierwszej kolejki ligowej Warta Zawiercie pokonała Resowie 3-2, a MKS Będzin przegrywa z Zaksą Kędzierzyn Koźle w setach 1-2, a w czwartej partii 20-21. Na koniec audycji trochę historii. Dokładnie 55 lat temu, 13 października 1963 roku, polscy koszykarze osiągnęli największy sukces w historii. Zostali wicemistrzami Europy. W finale rozegranego we Wrocławiu turnieju biało-czerwoni przegrali ze Związkiem Radzieckim 45-61. Reprezentację Polski prowadził wtedy trener Witold Zagórski, a jednym z zawodników był Stanisław Olejniczak. Pracowaliśmy dużo, byliśmy drużyną niezwykle koleżeńską, graliśmy bardzo zespołowo. Dla nas Witek Zagórski był zawsze przyjacielem, dla każdego miał czas, z każdym porozmawiał, z każdym wspominał. Do każdego napisał. I tak trwało w sumie ponad 50 lat. Zanim Polacy zagrali w decydującym spotkaniu, w półfinale pokonali ówczesnych wicemistrzów świata drużyny Jugosławii. To spotkanie relacjonował w polskim radiu redaktor Bogdan Duszyński. Czerwona wskazóweczka, która wskazuje sekundy. Biegnie, biegnie, jest teraz na 30, to chyba jeszcze tylko 30 sekund, jeszcze 25 sekund. No ale Polacy w ataku, strzał! I 3! Następne 2 punkty. Czerwona wskazówka, błądzi, błądzi, za chwilę zakończy się mecz. 15 sekund, wykorzystują to głosowanie, strzelają, strzał jest niecelny. Teraz już nie patrzymy na grę, to już jest nieważne, chociaż Psokoński spoglądał lewym okiem, że Psokoński atakuje, wchodzi pod kosz, kosz jest jednak, kosz jednak, piłka nie wchodzi do kosza. I oto 4 sekundy, 3 sekundy, jeden kosz dla Jugosławian, znowu Godaneł i chyba koniec meczu. Teraz widzimy, jak Polacy w białych koszulkach podbiegają do siebie. Cała drużyna jest. Widzimy naszych starych reprezentantów. Widzimy trenera Malczewskiego, Pawlaka, który reprezentował kiedyś barwy polskie. Wygraliśmy w 83-72. Pod wodzą Witolda Zagórskiego Polacy zdobyli jeszcze 2 brązowe medale Mistrzostw Europy w 1965 i 67 roku. Także w 67 biało-czerwoni jedyny raz zagrali w Mistrzostwach Świata i zajęli 5. miejsce. To wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym. Za uwagę dziękuję. Maciej Nowak. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. Bogumił Hussejnow, dobry wieczór. Rządząca samodzielnie w Bawarii chadecka CSU traci w sondażach przed jutrzejszymi wyborami do Landtagu i prawdopodobnie będzie w nim szukać koalicji na spadku poparcia dla współtworzących rząd w Berlinie chadeków i socjaldemokratów zyskują Zieloni i AfD. W studiu profesor Piotr Madajczyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauki i Uczelni Łazarskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Notowania CSU od tygodni systematycznie spadają. Według najnowszych sondaży ta jedyna partia landowa z federalną reprezentacją może liczyć obecnie na poparcie około 33% Bawarczyków. Gorszy rezultat w wyborach do regionalnego parlamentu ugrupowanie to uzyskało jedynie w 1950 roku. W bawarskim głosowaniu 5 lat temu CSU otrzymało blisko 46% głosów. Niemieckie media otwarcie piszą o kryzysie wśród dominujących od lat w Bawarii chadeków. Tygodnik Der Spiegel porównuje ich obecne notowania sondażowe do zajęcia ostatniego miejsca w Bundeslidze przez Bayern Monachium. Sportową dumę regionu, wielokrotnego mistrza Niemiec w piłce nożnej. Czy rzeczywiście jest aż tak źle? Tak, to znaczy ich, właściwie można powiedzieć nawet, że sondaże właśnie, one nie spadały od miesięcy, one spadały od lat. No właśnie, bo była mowa o tych prawie 50, 47, 46%, wcześniej to było około 60%, więc była to partia, która była przyzwyczajona do tego, że jakiś koalicjant to nie jest w ogóle to, o czym rozmawiamy, prawda? Pytanie jest tylko, jaką większość, bezwzględną większość będziemy mieli w tym ponad 50% będziemy mieli, żeby samodzielnie rządzić. Natomiast teraz widać, że znaczy, tam się bardzo ciekawie skupiają i problemy bawarskie, i problemy takie szersze, w ogóle nie, tak, ogólnofederalne niemieckiej sceny politycznej, bo jak chadecja, oczywiście tutaj Bawaria ma swój urok i swoje odmienności, natomiast słabnąca chadecja, socjaldemokracja, która w Bawarii ma około 10%, a w Niemczech obecnie bodajże jest na czwartym miejscu,
czyli ta druga tradycyjna, największa masowa partia na czwartym miejscu. Właśnie alternatywa dla Niemiec AfD, która zdjęła około, no trochę ponad 10 a 14% po prawej stronie. I no i właśnie ci fascynujący zieloni, którzy i są zwycięzcą i notują rzeczywiście niesamowicie dobry wynik. Tak, ponieważ to była partia, która tak dosyć regularnie krążyła około 10%. No a to było bardzo stabilnie, więcej, mniej. Natomiast pójście już na 18%, to widać, że został przełamany pewien próg. I zresztą spojrzałem z ciekawości, że to działa też, ponieważ będą też drugie wybory w drugim liczącym się landzie w Hesji. I chyba pod wpływem trochę no, tych sondaży bawarskich, tam też zieloni dochodzą do 18%. No właśnie, ale czym jest ten fenomen zielonych? Czy oni mają jakiś swój sposób na to, żeby zaistnieć na tej wewnętrznej bawarskiej scenie politycznej? Coś, co rzeczywiście spowodowało, że CSU, ich notowania spadają, a ich rosną, zielonych? Tak, wydaje mi się, że to jest głównie projekt, który jest związany z wiarygodnością. No bo jak popatrzymy, jakie jest bezrobocie w Bawarii, 2,8%. Prawda? To nie jest powód, żeby... Znaczy, krótko mówiąc... Wyniki gospodarcze mają dobre. Tak, gospodarczo idzie to fantastycznie, można powiedzieć. Rzeczywiście ten projekt nowoczesnej Bawarii udał się wspaniale. Natomiast CSU wyraźnie traci na wiarygodności. Natomiast zielonym udało się chyba połączyć właśnie dwie takie skrajności. Z jednej strony nawiązujemy do tradycji, do odmienności, do lokalności. Ludyczności. Tak. Właśnie nasza przewodnicząca Katarzyna Schulze wystąpi w stroju ludowym. Tradycyjnym bawarskim. Tak. Co prawda deklaruje, że piwa nie lubi, ale potrafi wystąpić w namiocie, gdzie wyborcy słuchają jej, pijąc to piwo. I krótko mówiąc, łączy to, co jest tradycyjne, co jest silne w ruchu zielonych, ekologia i tak dalej, ale równocześnie nie odcinając się od tej tradycji. I wydaje się, że przez to rzeczywiście udało im się zdobyć, krótko mówiąc, są to inni zieloni niż często myślimy. Niż myśląc, prawda, 68 rok, trochę tacy ideologicznych oszołomach, którzy chcą uratować świat. Nie, ci są bardziej, mają pewne takie niekiedy lewicujące nadal sentymenty, ale jednak są znacznie bardziej pragmatyczni, no właśnie potrafiący odwołać się do takich pojęć jak patriotyzm i jak ten niemiecki Heimat. Ale tutaj jest też pytanie związane z tym, w jaki sposób zieloni znajdują poklask wyborcy niemieccy, bawarscy dokładnie biorąc, głosują na nich w momencie, kiedy mówi się o tym, że jest pewien zmierzch partii ogólnofederalnych, czy też partii tego starego systemu. Tutaj w Bawarii, konkretnie CSU, mówi się, że dochodzi do pewnych przewartościowań i że te stare partie odchodzą do przeszłości, ale partia Zielonych to nie jest nowa partia. Nie jest nowa partia, jakkolwiek przeszła dosyć długą drogę od tego, gdy w latach 70. Budząc sensację, że nie nosi krawatów i potrafi wejść w jakiś sportowym obuwiu. No, to było parę lat temu, prawda? Więc to było bulwersujące, poruszające. No i ale to kilkadziesiąt lat, to po prostu ta partia się zmieniła. To było widać właśnie to południe, chyba południe Niemiec odgrywa szczególną rolę właśnie w takim wypracowaniu modelu bardziej pragmatycznego i w tym momencie jest też sytuacja, o której w Bawarii się mówi, no i z dużym, w sondażach, z dużym poparciem ze strony mieszkańców Bawarii nad taką czarno-zieloną koalicją. Zresztą ona nad nią się zastanawiano już i wcześniej w Niemczech, budziła kontrowersje, ale wydaje się, że ona jest całkiem możliwa. Całkiem możliwa. W wyniku niedzielnych wyborów regionalnych. Ale w każdym razie zyskały dwie, zyskał ją
na tym kryzysie masowych partii dwa skrzydła, czyli właśnie AfD po jednej stronie te kilkanaście procent, a po drugiej zieloni, którzy około pod 10%, można powiedzieć, podchodzą się, urwą też z tego, co miały wcześniej masowe partie. I teraz jeszcze jest pytanie, w jaki sposób te nie najlepsze wyniki CSU mogą się przełożyć na sytuację na ogólnofederalnej scenie politycznej. Czy rzeczywiście utrudnią rządzenie Angeli Merkel? Znaczy, ja nie wiem, czy to jeszcze można utrudnić. No, jeszcze bardziej. Bo tam cały czas... Znaczy, mimo że teraz wydawało się już, że spory wewnętrzne zostaną trochę wytłumione, wyciszone, to cały czas widać, jak powracają wzajemne oskarżenia, taki brak zaufania, cały czas. I to właśnie to nawet powiedzieć, która strona jest winna, bo to przychodzi. Bo to jest ich Seehofer, ale to są tak samo socjaldemokraci, to jest CDU, więc mamy. To nie jest dobra atmosfera, w której w której silny, sprawny rząd znowu powróci z różnymi projektami, a oczywiście problemy powstaną, bo jako jeden z istotnych powodów tych słabych notowań są stałe spory między dwoma politykami CSU w Berlinie, Horst Seehofer, w Bawarii premier Zedel. Tak, Markus Zedel. I w tym momencie oczywiście, jeżeli będzie to bardzo zły wynik, to wtedy będzie bardzo, jak to w polityce bywa, surowe rozliczanie tych winnych i niewątpliwie ich spory i konflikty będą tutaj. Znaczy, sądzę, że dla Horsta Seehofera to będzie oznaczało już taką polityczną emeryturę, może jakaś fundacja. Właśnie, ale myślę, że jest tak, że w Berlinie bardzo uważnie będzie się obserwowało to, co się wydarzy w Bawarii jutro. Natomiast równie ważne będą te wybory regionalne w Hesji za dwa tygodnie. Tak, tam też może rzeczywiście być tak, że CDU odnotuje słaby wynik. Znaczy, Hesja jest troszeczkę stabilniejsza po tym. Znaczy, widać, że dokonują się tam podobne procesy, tylko trochę wolniej. Krótko mówiąc, niemiecką receptą na problemy, jak już było bardzo źle, to była wielka koalicja. Czyli Hadecja socjaldemokracją zawsze koalicję będzie miała 50%. W Bawarii, jak widać, to już zupełnie nie będzie działało. Natomiast w Hesji to jeszcze jest trochę ponad kreską, ale już to są Hadecja obecnie około 10% mniej niż w poprzednich wyborach. Socjaldemokracja trochę mniej, około 6%, czyli trochę słabsze, ale widać podobny trend. A zobaczymy, co będzie się działo w Bawarii. Przypomnę o dokładnym rozkładzie miejsc. Zdecydują Bawarczycy jutro, głosując między 8 a 18. Profesor Piotr Madejczyk, dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwu. Bogumił Husseinow, do usłyszenia. Reklama. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebuję... Już byliśmy pyszni. Musimy, tak jak Maryja, stać się pokornymi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modlił się Mariusz z Katarzyną ze Sztokholmu. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. W Betlejem przychodzi na świat nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Nie ma dla Niego miejsca w gospodzie. Rodzi się w stajni. Nazywam Go Królem, miłością, moim Bogiem, moim wszystkim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliło się małżeństwo Zofia Mieczysła z Lądą. Bóg z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ona niepokalana podporządkowuje się prawu, jak gdyby rzeczywiście była osobą skalaną. Czyż ten przykład nie jest dla nas pouczeniem, że należy wypełnić do końca święte prawo Boże? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wielkie, serdeczne dzięki. Modliła się Leokadia z Warszawy. Zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Często wypłakuję moje oczy i wznoszę ku niebu me błagania, by przeprosić za te wszystkie chwile, kiedy traciłem Boga z mojej winy i kiedy nie żałowałem. Maryjo, bądź nam przykładem wytrwałego poszukiwania Chrystusa. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nam zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy, modliła się Renata Swarzędza. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Modlitwa świętego Jana Pawła II do Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Ewangelizacji. Maryjo, w poranek Pięćdziesiątnicy wsparłaś swą modlitwą początek ewangelizacji podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei, otaczaj nieustannie opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana
niesie dobrą nowinę o zbawieniu ludziom i narodom we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi, umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką. Amen. Pomódlmy się w intencji Kościoła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Śpij, śpij, chłopcze, śpij, śpij, baby, śpij, śpij. Nudu, nudu. Nudu, nudu, tak. Nudu, nudu. Przyśniło. Drodzy Państwo, bardzo gorąco zapraszamy na felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówi do nas pan profesor Mieczysław Ryba. Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewidzowie, tydzień temu rozmawialiśmy o sytuacji w Lublinie w kontekście tak zwanego marszu równości. Zaczęła się zacięta batalia, ażeby ten marsz się nie odbył, tak bardzo chrześcijańską w tradycjach mieście. Wiele środowisk, wiele organizacji, wielu ludzi świeckich i duchownych zaangażowało się w to, ażeby zmusić prezydenta miasta do zakazania tego marszu. Na początku prezydent nie widział takiej potrzeby, nie widział takiej przesłanki. Pod wpływem silnych nacisków zmienił radykalne zdanie. Tak, też chyba teraz podjęcie decyzji o zakazie, natomiast sądy
instancji. Uchylił więc marsz ulicami Lublina. Przechodzi. Jest to sytuacja oczywiście bardzo dla nas bolesna. Pamiętajmy, że argumenty, jakie stały za tym, ażeby taki marsz zakazać, nie tylko dotyczyły bezpieczeństwa publicznego, jak to się w różnej argumentacji pojawiało. Bo owszem, jak twierdzi policja, na tego typu marsze pojawiają się różne radykalne środowiska lewackie, nie tylko z Polski, ale z różnych krajów i rzeczywiście prowokują i rzeczywiście pojawiają się różne wydarzenia wykraczające poza prawo. Ale również sam w sobie tego typu marsz niesie fałszywy przekaz, twierdząc, jakoby równouprawnione były w sensie życia rodzinnego związki heteroseksualne i związki homoseksualne. Za tym idzie cała propaganda idąca przez szkoły, gdzie się próbuje zbudować te relacje. Później się idzie w prawo, gdzie mówimy o na przykład adopcji dzieci przez takie pary. To wszystko manifestowane w wielu tego typu marszach absolutnie oburza. To wszystko wywraca stary porządek rzeczy, ale nie tylko stary, naturalny porządek rzeczy. Oczywiście cały szereg refleksji się tutaj snuje. Wiemy, że środowiska polityczne, szczególnie te warszawskie, ale nie tylko warszawskie, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej czy SLD, absolutnie domagały się, ażeby marsz się odbył, wbrew temu, co sądzi większość mieszkańców Lublina. Wiemy, że media liberalne, takie jak TVN, jednoznacznie parły w kierunku tego, ażeby taki marsz się odbył. Wszystko to jest związane z potężną wojną ideologiczną, jaka ogarnia nasz kraj. Wiemy, że tutaj chce się obniżyć autorytet Kościoła. Wydaje się, że jedną z takich ról dla obniżenia tego autorytetu ma spełnić film o księżach, zupełnie pokazujący środowisko kapłanów w wykrzywionym, złym świetle. No a z drugiej strony milczący Kościół to łatwość przeprowadzania takiej rewolucji, jaka jest manifestowana właśnie w tego typu marszach. Widać, że opór ma sens. Widać, że niewiele brakowało po decyzji sądu pierwszej instancji, a że ten marsz się nie odbędzie. Jednak stało się inaczej. To też w dużym stopniu daje nam refleksję nie tylko o stanie polskiej polityki, która podzieliła się na dwa obozy, ten obóz klasyczny i ten obóz rewolucyjny, ale również wydaje się, że to dotyczy środowiska sędziowskiego, bo trudno ocenić, dlaczego jedna instancja decyduje tak, inna tak. Pamiętamy też, że w prawie, również w wyrokach różnych, nie powinno chodzić tylko o grę na literze prawa, o szukaniu różnych kruczków w jedną czy w drugą stronę. Nie powinno chodzić tylko o paragrafiarstwo, jak pisał Felix Koneczny, czy o kruczkarstwo, bo to zabija ducha prawa. Jeśli mówimy o prawie, to powinniśmy mówić o sprawiedliwości, o porządku moralnym, który należy bronić. Trudno powiedzieć, trudno znaleźć bardziej na stronie moralnej ważną instytucję, jak instytucja rodziny oparta o związek kobiety i mężczyzny. Ta instytucja jest broniona konstytucyjnie. W związku z czym trudno się nie dziwić tego typu decyzjom, ale też być może, jak to mówią, że z każdego zła jakieś dobro można wyprowadzić. Jest to dla nas sygnał, ażeby być jeszcze bardziej zmobilizowanym. Sygnał, ażeby nie ulegać propagandzie lub żeby nie być biernym. I to wydaje się jest kluczowe dzisiaj, jeśli bierzemy pod uwagę tę całą refleksję o sytuacji w Lublinie i w całej Polsce przy tym pochodzie, tych marszach nowej seksualnej rewolucji. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna, który przygotował pan profesor Mieczysław Ryba. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, 22 października tego roku obchodzimy odpust w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Jest to równocześnie 40. rocznica inauguracji pontyfikatu tego wielkiego papieża, świętego i naszego rodaka. Przed odpustem szczególna nowenna
przygotowawcza. I tak, 14 października, godzina 12, msza święta dziękczynna za 25 lat istnienia Toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Godzina 18, msza święta w intencji nauczycieli, także emerytowanych i pracowników szkolnictwa. 15 października, w poniedziałek, godzina 12, msza święta dla seniorów, babć, dziadków, wdów i wdowców ze specjalnym błogosławieństwem. Godzina 18, żywy różaniec i duchowa adopcja dziecka poczętego. Wtorek 16 października, 40. rocznica wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II, o godzinie 11.30 nowenna do świętego Jana Pawła II, godzina 12, msza święta z udziałem sióstr Felicjanek i wprowadzenie relikwii błogosławionej Angelii Truszkowskiej. Godzina 17.30, także nowenna do świętego Jana Pawła II, a msza święta ze szczególnym udziałem domowego kościoła i Caritas Christiana. Środa 17 października, godzina 12, msza święta z udziałem rodziny Radia Maryja. Godzina 18, z udziałem pracowników Radia Maryja i Bractwa Świętego Jana Pawła II. Czwartek 18 października, msza święta akademicka o godzinie 12 i z młodzieżą z prywatnego liceum ogólnokształcącego, szkoły podstawowej i gimnazjum ze Szczecinka. Godzina 18, msza święta dla sióstr zakonnych. Piątek 19 października, godzina 12, msza święta z udziałem chorych i niepełnosprawnych, połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Godzina 18, z udziałem małżeństw i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Sobota 20 października, godzina 12, rozpoczęcie roku akademickiego mszą świętą. Godzina 15, msza święta z udziałem dzieci i 18, msza święta za ojczyznę z udziałem wspólnoty neokatechumenalnej. 21 października, niedziela, godzina 12, msza święta dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie. Na godzinę 18 zapraszamy parafian parafii świętego Józefa w Toruniu. W sam dzień rocznicy inauguracji pontyfikatu, poniedziałek 22 października, msza święta, w której będą również brały udział siostry Albertynki posługujące ubogim, zaprzysiężenie kandydatów do Bractwa świętego Jana Pawła II i wniesienie relikwii założyciela sióstr świętego brata Alberta oraz poświęcenie ikon Matki Bożej wokół świątyni Drogi Maryjnej. Godzina 18, msza święta z parafianami świętego Michała Archanioła w Toruniu. Będzie jej przewodniczył generał zgromadzenia księży Michalitów. Cieszymy się bardzo licznymi pielgrzymkami do tego sanktuarium, wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. Jesteśmy wdzięczni przybywającym do sanktuarium, ale prosimy, zgłaszajcie wcześniej Państwo pielgrzymki zorganizowane do tego sanktuarium na numer telefonu 693-168-247. Jest to telefon sanktuarium. Powtarzam, 693-168-247. Ewentualne noclegi dla grup zorganizowanych można terminy ustalać tych noclegów pod numerem telefonu w kampusie akademickim 56 654 tysiące. Powtarzam, 56 654 tysiące. Dla grup zorganizowanych możliwe są też obiady po wcześniejszym zamówieniu pod jednym z telefonów, które przed chwilą podałem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też za właściwe zachowanie się w sanktuarium. To jest dom modlitwy, a więc nie ma rozmów, nie ma biegania z aparatami fotograficznymi, a zwłaszcza w czasie liturgii. Zostawmy aparaty telefoniczne na boku, kamery. To jest czas modlitwy, szczególnej modlitwy, liturgia. Także dziękujemy za zrozumienie i godne zachowanie, godny ubiór. Ubiór do świątyni, do kościoła, raczej godny niż wygodny. Warto o tym pamiętać.
Dziękuję serdecznie i niech Pan Jezus Was błogosławi.